Jak sami widzicie, zmieniliśmy trochę scenerię. Wyszło ładne słońce, dlatego musiałem założyć okular. Zaczynamy kolejny odcinek. Nazwa Air Force Max pojawiała się już w modelach od Nike. W latach 90. grał w nich m.in. Charles Barkley, ale projektanci postanowili niejako odświeżyć tą sylwetkę. No i efekt ich pracy mamy przed oczami. Klasycznie zaczniemy od cholewki, która w tym modelu wykonana jest z siateczki, bardzo elastycznej, bardzo przyjemnej w dotyku. Jeśli mam być szczery, to jest ona fajniejsza niż ta, którą mieliśmy okazję widzieć i czuć w butach Paula George'a. Także jestem przekonany, że te buty bardzo fajnie będą dopasowywały się do stopy, o czym przekonamy się za chwilę. Skoro jesteśmy już na boisku, mamy te buty, zaraz załatwimy sobie piłkę, to zrobimy szybki test. Na wstępie muszę wam jeszcze powiedzieć, że buty fitują true to size. Oczywiście jak w większości butów od Nike Basketball, tak i w tym przypadku nie mogło zabraknąć kilku sztywniejszych, syntetycznych materiałów, które znalazły się na tej cholewce. I znajdziemy je oczywiście w strategicznych miejscach, takich jak toe box i tylna część cholewki. W związku z tym, że Air Force Max to nawiązanie do butów z lat 90. swoją stylistyką przypominają właśnie buty z tamtych lat. Najlepszym tego przykładem jest klasyczny język, który oczywiście wewnątrz tworzy wewnętrzną skarpetę. Mamy także na śródstopiu pasek na rzep, który jeszcze bardziej pomaga w dopasowaniu cholewki do naszej stopy. Na chwilkę jeszcze przejdę do tylnej części cholewki, która jest, powiedziałbym, bardzo mięsista. Kołnierz jest wyłożony dość grubą warstwą pianki, co tak naprawdę będzie poprawiało komfort. No i z tyłu oczywiście jest tak zwany heel counter, którego zadaniem jest trzymanie pięty i tworzenie lockdownu we współpracy z systemem sznurowania. Poza dość twardą pianką, którą znajdziemy na całej długości, pod piętą mamy oczywiście bardzo widoczną poduszkę Max Air, a dokładnie jest to Air Max 180. Także jeśli chodzi o amortyzację w tylnej części tych butów, no to będzie bardzo dobrze. Podeszwa zewnętrzna. O dziwo, nie ma tutaj mojego ulubionego bieżnika. Zamiast tego geometryczne figury, bym powiedział. Plusy, jakieś takie klocki jak z Tetrisa. Jest też oznaczenie poduszki Max 180. No a na zewnętrznych krawędziach mamy linię, także jeśli chodzi o trakcję, nie powinno być tutaj żadnych niespodzianek. Powinna być solidna. Air Force Max to zdecydowanie w pierwszej kolejności but do grania na hali, ale w mojej skromnej ocenie nadaje się on też do grania na dworze. Jeżeli tak jak ja lubicie stylistykę retro, ale chcecie buty z nowymi, świeżymi materiałami, to Nike Air Force Max jest zdecydowanie butem dla was.